I Syna, i Ducha Świętego. Bogu Ojcu Miłosierdzia, w modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, przedstawiennictwo Matki Miłosierdzia, patronów naszej archidiecezji, szczególnie współczesnych nam patronów, także patrona naszego arcybiskupa Józefa, świętego Józefa, stawiennictwo błogosławionego księdza Michała Sopoćki, błogosławiony Bolesławy Lament. Pragniemy zanieść naszą modlitwę, upraszając miłosierdzie Boże, powierzając osobę naszego arcybiskupa, Bogu Miłosierdzia, prosząc za całą naszą archidiecezję, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, lud wierny, prosząc o opiekę Bożą nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczony pod Ponckim Piłatem, krzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. 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 Dla Jego bolesnej męki.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny. Jezu, ufam Tobie.
W imię Boże przystępujemy do dokonania czynności przewidzianych przez prawo Kościoła. Ksiądz kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej przekaże bullę Ojca Świętego Franciszka biskupowi Henrykowi Ciereszce, który odczyta polskie tłumaczenie dokumentu. Po odczytaniu bulli wszyscy odpowiemy: Bogu niech będą dzięki, i trzykrotnie zaśpiewamy modlitwę Chwała Ojcu. Biskup Franciszek, sługa sług Bożych, czcigodnemu bratu Józefowi Gustkowi, dotychczasowemu biskupowi, ordynariuszowi polowemu Polski, ustanowionemu arcybiskupem Metropolii Białostockiej, pozdrowienie i błogosławieństwo. Matka Miłosierdzia, Najświętsza Maria Panna, w sposób szczególny i wyjątkowy, jak nikt inny, doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Święty Jan Paweł II, Dives in Misericordia. A przeto pod matczyną opieką Maryi Kościół katolicki dzieli się Bożym miłosierdziem ze wszystkimi swymi dziećmi, zwłaszcza poprzez zbawienną posługę biskupów i kapłanów. Z tego też względu jest ważnym obowiązkiem biskupa Rzymu wynosić odpowiednich mężów na stolicę biskupie. Rozważając te sprawy, kierujemy myśl naszą do wspólnoty Kościoła Białostockiego, która po przeniesieniu czcigodnego brata Tadeusza Wojdy ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na stolicę metropolitalną gdańską pozbawiona została swojego pasterza. Do pełnienia tego obowiązku postanowiliśmy wybrać Ciebie, czcigodny bracie, który odznaczasz się roztropnością, wyznawaniem prawdziwej wiary i innymi cnotami. Wysłuchawszy przeto zdania Kongregacji do Spraw Biskupów, na mocy naszej apostolskiej władzy, Ciebie, zwolnionego z posługi ordynariusza polowego, mianujemy i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą białostockim, udzielając Ci zgodnie z prawem kanonicznym uprawnień i przydzielając obowiązki łączące się z tym urzędem. Zatroszczysz się zatem o to, by duchowieństwo i lud Twojej wspólnoty został powiadomiony o tym rozporządzeniu, a ich zachęcamy do szacunku, umiłowania i gorliwej współpracy z nowym pasterzem i przewodnikiem życia duchowego. Ciebie na koniec zachęcamy, abyś za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki, Matki Miłosierdzia i błogosławionego Michała Sopoćki, którego na tej ziemi wielu darzy pobożną czcią, pasł gorliwie lud Boży i jemu po bratersku służ. Dane w Rzymie na Lateranie dnia 16 miesiąca lipca roku pańskiego 2021, w 20 roku naszego pontyfikatu. Papież Franciszek. Bogu niech będą dzięki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przed objęciem urzędu arcybiskup metropolita złoży wyznanie wiary i podpisze stosowne dokumenty. Następnie podpisy złożą biskup Henryk Ciereszko, administrator archidiecezji białostockiej, i arcybiskup senior Edward Ozorowski oraz członkowie kolegium konsultorów. W tym czasie będziemy modlić się w intencji naszego Kościoła, polecając posługę nowego metropolity białostockiego Matce Bożej Miłosierdzia. Ja, arcybiskup Józef Guzdek, wierzę mocno i wyznaję wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary, a mianowicie wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.
Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. O Matko miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, racz zdać na dusze nasze błogosławień stroje. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. O Matko miłosierdzia, oto my pielgrzymi, prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. O Matko miłosierdzia, oto my grzesznicy, zachwać na dusze nasze błogosławień stroje. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Miłosierna Matko Boża,
miłosierdzia. Oto Twe rodziny. Błogosław ojców, matki, starców i dzieciny. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, życzę się za nami. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, życzę mi się za nami. O Matko miłosierdzia, oto my tułacze, otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, życzę mi się za miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, życzę mi się za
Czy może nie zadrżeć moje serce, kiedy składam podpis potwierdzający przejęcie odpowiedzialności za pisanie kolejnego rozdziału Wielkiej Księgi Dziejów Archidiecezji Białostockiej? Czy w tak wyjątkowej chwili można było zapomnieć o przeszłości i nie stawiać pytań o korzenie wspólnoty uczniów Chrystusa, której początki sięgają 1388 roku? Czy można nie wspomnieć Wilna, kolebki obecnej archidiecezji białostockiej i wielkich pasterzy tej cząstki Kościoła Powszechnego oraz ich dokonań? To wszystko jest naszym dziedzictwem. Trzeba jednak pamiętać, że ten Kościół niszczony przez wojny, deportacje ludzkości, przesunięcia granic, podcinany w swych korzeniach przez ateistyczną agitację, nadal żyje. Jest jak drzewo, które wypuszcza nowe korzenie i zielonorodny owoc wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wielka w tym zasługa polskich rodzin, które przez wieki przechowywały i przekazywały kolejnym pokoleniom gen wiary i wolności. Kapłani pomimo wielu prześladowań pozostali wierni Chrystusowemu nakazowi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Byli oni bowiem pewni, że w dziele ewangelizacji nie są osamotnieni, nie są pozbawieni mocy z wysoka, wszak Jezus zapewnił: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jakże przekonujące świadectwo wierności Chrystusowi i ewangelicznym wartościom dał syn tej podlaskiej ziemi, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, w mrocznym czasie stanu wojennego. Dziś sercem przepełnionym wdzięcznością wspominam arcybiskupów, biskupów i kapłanów, którzy w trudnej, powojennej rzeczywistości na tej ziemi służyli ludowi Bożemu i budowali najpierw zręby diecezji, a od 1992 roku archidiecezji białostockiej. Ze szczególną atencją wspominam ostatnich pasterzy, arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, nieżyjącego już arcybiskupa Wojciecha Ziębę. Szczególne ukłony kieruję w stronę obecnego wśród nas arcybiskupa seniora Edwarda Ozorowskiego, którego miałem dzisiaj okazję nawiedzić i serdecznie z nim porozmawiać. Wspominam również arcybiskupa Tadeusza Wojdę, mojego poprzednika, który podjął posługę w archidiecezji gdańskiej. Wyrazy wdzięczności pragnę przekazać biskupowi Henrykowi Ciereszce za jego troskę o lokalny Kościół, szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy pełnił obowiązki administratora archidiecezji białostockiej. Czcigodni księża, osoby konsekrowane, siostry i bracia. Razem z wami chcę kontynuować pisanie historii Kościoła na podlaskiej ziemi. Przyszłość jego będzie pomyślna, jeśli bez względu na okoliczności będziemy potrafili pisać ją razem z Bogiem i razem we wspólnocie kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich katolików. W tym dziele musimy być bardzo wymagający,
zaczynając najpierw od siebie. Maryja, Matka Miłosierdzia w Kanie Galilejskiej powiedziała, abyśmy uczynili wszystko, cokolwiek powie nam jej Syn. W tych trudnych czasach nie ostoi się katolicyzm połowiczny, starający się przypodobać zmieniającym się poglądom ludzi XXI wieku. Ostoi się tylko katolicyzm pełny, autentyczny, ewangeliczny, nadprzyrodzony. Takiej postawy domaga się od nas Chrystus. Należy przyjąć wszystkie prawdy objawione, według nich żyć, a jeśli zajdzie taka potrzeba, stawać w ich obronie. Przypomina o tym święty Jan Paweł II i przekonuje, że nie trzeba wyszukiwać nowego programu. Program już istnieje, ten sam, co zawsze, zawarty w Ewangelii i żywej tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować i z Nim przemieniać historię świata. Zwracam się szczególnie do was, drodzy kapłani, którzy jesteście pierwszymi i najważniejszymi współpracownikami biskupa w dziele ewangelizacji. Starajmy się o jedność naszego prezbiterium i otwartość na współpracę ze świeckimi, aby wypełniły się słowa Jezusowej modlitwy. Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Proszę, otwórzmy się na siebie nawzajem i na wszystkich, którzy są we wnętrzu Kościoła lub też na jego obrzeżach. Bądźmy blisko wszystkich, do których posyła nas Chrystus. Zwracam się do was, osób konsekrowanych i katolików świeckich, prosząc o modlitwę i duchowe wsparcie w realizacji misji powierzonej mi przez papieża Franciszka. Proszę o modlitwę ludzi chorych i samotnych. Liczę bardzo na wasze wsparcie duchowe. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia i nasi święci patronowie wypraszają nam wszystkim łaski potrzebne w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Coś się kończy i coś się zaczyna. Księże biskupie Henryku, chciałem wręczyć ci dokument mianujący cię wikariuszem generalnym archidiecezji białostockiej, bo o 15:00 skończyło się twoje urzędowanie, ale równocześnie się zaczyna. Proszę, przyjmij to jako wyraz życzliwości i zarazem gorącą prośbę o współpracę w służbie ludowi Bożemu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział w tym jakże ważnym wydarzeniu mojego życia. Bardzo dziękuję. Zapraszam jutro na ingres, a teraz pragnę udzielić pasterskiego błogosławieństwa. Pan z wami. Słucham twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.
Arcybiskup metropolita powierzy naszą archidiecezję i swoje pasterskie posługiwanie Matce Bożej Miłosierdzia przed jej obrazem, a następnie nawiedzi kryptę biskupów białostockich w Starym Kościele. O Pani moja, Święta Maryjo, Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twojego woli. Amen. Salve, Adre clamamus.
Ilha lacrimarum valet. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nos sedente. Aby Twoi słudzy, nasi biskupi, którym powierzyłeś troskę o Kościół Białostocki, weszli do radości swojego mistrza i otrzymali nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.